Szkocja ma w sobie atmosferę mistyki, zamglonymi wąwozami i pięknymi wzgórzami i górami, ale ma także ciemniejszą stronę. Zaginione osoby, nieodebrane ciała, niewyjaśnione historie czy trumny wróżek, wszystko to i więcej znajdziesz na moim kanale w serii filmów o charakterze podcastowym, gdzie opowiadam o historiach prawdziwych, czasem ocierających się o zjawiska paranormalne. Dzisiaj na mojej liście znalazło się 10 najbardziej intrygujących i niewyjaśnionych tajemnic Szkocji. A więc zapraszam Cię do wysłuchania o 10 fascynujących, nierozwiązanych tajemnicach Szkocji. Numer 1. Trumny wróżek. Na początku lipca 1836 roku trzej chłopcy, którzy szukali królików na górze Artura w Edynburgu, natknęli się na cienkie arkusze łupków osadzone w zboczu urwiska. Po ich usunięciu odkryli wejście do małej jaskini, w której znaleźli 17 maleńkich trumień z miniaturowymi drewnianymi figurkami. Według relacji każda strumień zawierała miniaturową figurkę ludzkiej postaci wyciętą w drewnie, w szczególności twarze były bardzo dobrze i bardzo szczegółowo wykonane. Figurki ubrane były od stóp do głów w bawełniane ubrania i przyzwoicie ułożone z mimicznym przedstawieniem wszystkich pogrzebowych strojów, które stanowią ostatnie habilitacje zmarłych. Trumny mają około 3 do 4 cali długości, są regularnie ukształtowane i wycięte z jednego kawałka drewna, z wyjątkiem pokryw, które były przybite gwoździami drucianymi lub zwykłymi mosiężnymi szpilkami. Wieko i boki każdego z nich są obficie wysadzone ozdobami, uformowane z małych kawałków cyny i osadzone z drewnie z wielką starannością i regularnością. Niektóre relacje mówią, że trumny były poukładane piętrowo, a świadczy o tym fakt, że trumny na dole były zbutwiałe, natomiast te, które były na górze, były bardzo dobrze zachowane. Allen Simpson, historyk z Uniwersytetu w Edynburgu, uważa, że wszystkie trumny zostały tam umieszczone po 1830 roku, czyli mniej więcej 5 lat przed znalezieniem ich przez chłopców. Kto je tam umieścił i dlaczego? To pozostaje tajemnicą. Allen Simpson sugeruje, że mogą one być próbą zapewnienia godnego, symbolicznego pochówku ofiarom morderców Williama Burke i Williama Hare, którzy w 1828 roku sprzedali 17 zwłok miejscowemu lekarzowi Robertowi Knoxowi do wykorzystania na lekcjach anatomii. Ale 12 ofiar Burke i Hare to kobiety, a wszyscy mieszkańcy trumień wróżek to mężczyźni. Śledztwa są nadal kontynuowane. 8 ocalałych trumień i ich mieszkańcy są dziś wystawione w Muzeum Narodowym w Edynburgu w Szkocji. Numer 2. Morderstwo na Mount Stewart, rok 1866, Szkocja. W marcu 1866 roku Janet Rogers pojechała na farmę swojego brata Williama Hendersona w Perthshire, aby pomóc w pracach domowych, podczas gdy on szukał nowej służącej. 3 dni później znaleziono ją martwą w wiejskiej kuchni, zabitą wielokrotnymi ciosami siekiery. Oracz James Crichton był podejrzany o to okrucieństwo i po długim śledztwie został aresztowany i osądzony w Perth, a sprawa została uznana za nieudowodnioną. Do dziś nie ma odpowiedzi na kilka pytań. Czy Crichton był winny, ponieważ on do końca się nie przyznawał? Jeżeli nie, to dlaczego William Henderson, czyli brat zamordowanej Janet, dlaczego William Henderson próbował go wrobić? Oracz został początkowo oskarżony o popełnienie przestępstwa po nieudanym napadzie, natomiast ciekawostką jest fakt, że ławie przysięgłych zajęło tylko 12 minut, aby wydać werdykt bez dowodów. Śledztwo w sprawie tego morderstwa pozostaje najstarszą, niewyjaśnioną sprawą morderstwa w Wielkiej Brytanii. Kto był zabójcą na farmie Mount Stewart? Pytanie pozostaje otwarte. Numer 3. The Port Arm in Aberdeen, czyli w dosłownym tłumaczeniu Portowa Ręka w Aberdeen. Rok 1945, a więc tuż po zakończeniu II wojny światowej, zbierając drewno wyrzucone na brzeg wzdłuż wybrzeża przy wejściu do ruchliwego portu w Aberdeen, miejscowy mężczyzna zauważył coś białego lśniącego wśród wodorostów.
przy bliższym przyjrzeniu się odkrył, że jest to odcięta ludzka ręka związana z jednej strony pętlą sznurka. Odciski palców pobrane z ramienia zgadzały się z odciskami 17-letniej miejscowej dziewczyny Betty Hayden. Betty była znana z tego, że bardzo często bywała w porcie, przyciągając wzrok odwiedzających go żeglarzy. Niestety rozległe poszukiwania zakończyły się ślepym zaułkiem i reszty szczątków nie odnaleziono do dziś. Latarnia morska na wyspie Flannan, rok 1900. Zaledwie 4 dni przed Bożym Narodzeniem w 1900 roku 3 latarników pozornie rozpłynęło się w powietrzu na odległych wyspach flanańskich. Nie znaleziono ani jednego dowodu wskazującego na to, co mogło się wydarzyć, a teorie na przestrzeni lat twierdzą, że mężczyźni zostali zabici przez piratów, zjedzeni przez ptaki morskie, czy nawet porwani przez kosmitów. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z jednego z moich vlogów, który właśnie Wam się wyświetla w tym momencie, ponieważ nagrałem 40-minutowy film na ten temat. Poświęciłem tyle czasu na to, ponieważ jest to niezwykle ciekawa historia. Jest to chyba jedna z najbardziej tajemniczych historii w Szkocji, która do dziś wywołuje gęsią skórkę, jeżeli zapytasz o to jakiegoś mieszkańca Szkocji. Ciekawostką jeszcze jest fakt, że na podstawie tej historii powstał film pod tytułem Vanishing. Jesteśmy dalej w Szkocji i teraz numer 5. Biblia Jana, lata 60. Jest to historia 3 młodych kobiet, które zostały znalezione martwe na ulicach Glasgow pod koniec lat 60. Wszystkie one zostały uduszone własnymi rajstopami i zgwałcone. Wszystkie znaleziono częściowo ubrane lub nagie. Brakowało torebek i wszystkie spotkały swojego zabójcę w Glasgow w dzielnicy Barlow Ballroom. Gazety nadały podejrzanemu biblijnemu Janowi przydomek po tym, jak kluczowy świadek doniósł, że morderca cytował Stary Testament jednej z ofiar. Numer 6 to tajemnica pani McRae, 1976 rok. Renee McRae i jej 3-letni syn Andrew opuścili dom w Inverness, aby spędzić weekend z siostrą w Kilmarnock. Renee McRae i Andrew byli ostatnio widzieni opuszczając Inverness 12 listopada 1976 roku. Do dziś nie odnaleziono ani Renee, ani jej syna. Jej samochód został zauważony przez kierowcę autobusu przejeżdżającego obok odległej zatoki w Dalmargery, który zobaczył płomienie wznoszące się z wrzosowisk i po dalszym dochodzeniu stwierdził, że jest to płonący samochód. Pojazd był zarejestrowany na panią McRae, ale nic nie wskazywało na to, że ona i jej syn zginęli w pożarze. Matka dwojga dzieci, pani Renee, prowadziła splątane życie miłosne i podobno była w drodze na spotkanie ze swoim kochankiem Billem McDowellem, który był zatrudniony jako księgowy w firmie budowlanej jej męża Gordona. Ich zniknięcie, czyli zniknięcie pani McRae i jej syna, jest najdłużej trwającą sprawą zaginionych osób w Wielkiej Brytanii. Numer 7, również Szkocja, morderstwo na progu, rok 2004. Menadżer banku Alistair Wilson został zaszczelony na progu swojego domu w Nairn 28 listopada 2004 roku przez krępego mężczyznę w czapce bejsbolowej, tak mówią świadkowie. Policyjne śledztwo w sprawie szczelaniny skoncentrowało się na patentowym pistolecie Hanel Zul Model 1 Schmeisser produkowanym w Niemczech w latach 1920-1945. Pistolet został znaleziony w miejskim kanale ściekowym. Amunicja użyta w szczelaninie została wyprodukowana przez Zellera i Bellota w Czechach w latach 1983-1993. Pomimo intensywnych wysiłków, policja nie znalazła do dziś zabójcy. Numer 8 to historia niezidentyfikowanego dziecka, tak zwana The Unknown Bairn, rok 1971. Pewnego nudnego majowego dnia w roku 1971 listonosz z miejscowości Fife i jego syn natknęli się na coś, co ich zdaniem było lalką wyrzuconą na plażę w Tayport. Jak się okazało, było to ciało chłopca w wieku około 3 lat, w
wciąż noszącego coś, co wyglądało jak top od piżamy. Nic nie wskazywało na to, że zmarł z przyczyn innych niż naturalne. Pomimo ciągłych apeli i ogromnego nagłośnienia, nikt nie zgłosił się do dziś, aby zidentyfikować dziecko. Tak samo nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka. Wysuwano liczne teorie, w tym, że jego rodzina nie była w stanie pokryć kosztów pogrzebu i po prostu wyrzuciła ciało, lub po prostu była na pokładzie statku odwiedzającego Tay. Mieszkańcy Tayport zebrali pieniądze i chłopiec został pochowany we wsi, gdzie przedstawiciele społeczności raz w roku składają chłopcu hołd. Na nagrobku możemy przeczytać: wzniesiony przez lud Szkocji ku pamięci nieznanego dziecka. Numer 9 to historia francuskiego okrętu wojennego Mailly-Brézy. Przepraszam bardzo, ale ja nie znam języka francuskiego, więc proszę mi wybaczyć, jeśli źle to wymawiam. 30 kwietnia 1940 roku francuski okręt wojenny Mailly-Brézy został zakotwiczony w pobliżu Greencock, Szkocji. Z nieznanego powodu wyrzutnia torped na pokładzie uległa awarii, wyszczeliwując torpedę właśnie na podkład tego statku. Zbiorniki paliwa zostały podpalone, ale nie wybuchły od razu. Część załogi porzuciło statek, ale niestety wielu marynarzy zostało uwięzionych w mesie i nie było możliwości, aby ich uwolnić przed wybuchem statku. Miejscowy lekarz podjął bardzo trudną decyzję, aby podać morfinę uwięzionym marynarzom przez iluminatory statku, aby ich zgony były mniej bolesne. Niestety do dziś nikt nie wie, dlaczego wyrzutnia torpedowa nagle się zepsuła. I numer 10. Wrak Drumbeck. Na dnie morskim nieopodal Drumbeck w Sutherland, czyli również Szkocja, leży nieznany wrak. We wraku pozostały trzy armaty i drewniany kadłub, ale niestety archeologom nie udało się do dziś odkryć historii zatopionego statku. Miejscowi rybacy wiedzą o tym wraku mniej więcej od lat 90. XX wieku, ale nie ma żadnych historycznych zapisów o pływającym tu statku. Jedna z teorii głosi, że statek należał do holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, która upadła w 1799 roku. Naukowcy sugerują, że część lub załoga mogła przeżyć, jednak nie znaleziono żadnych powiązań i do dziś nie wiadomo, jaka tak naprawdę jest historia tego zatopionego wraku. Dziękuję Wam, moi drodzy, serdecznie za wysłuchanie. To było 10 niewyjaśnionych i jednych z najbardziej tajemniczych historii dotyczących Szkocji. Jeżeli podoba Wam się taka seria, jeżeli chcecie, żebym tutaj mówił o różnych dziesiątkach w Szkocji i Wielkiej Brytanii, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli byście chcieli, abym któryś z tych historii szerzej omówił, to również mogę poświęcić osobny vlog dla konkretnej historii. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na następny vlog już wkrótce.